Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy Obsługi Kelnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Obsługa konsumencka w gastronomii składa się z wielu etapów. Rozpoczyna się z chwilą wejścia gości do zakładu i trwa do momentu ich wyjścia. Jest to czas, kiedy personel kelnerski całą swoją uwagę powinien poświęcać gościom. Jedna z najważniejszych umiejętności w codziennej pracy kelnera polega na prawidłowym poruszaniu się przy obsługiwanych gościach i podawaniu dań we właściwej kolejności. Czynności te należy wykonywać w profesjonalny sposób z zachowaniem wysokiej estetyki. W czasie podawania potraw i napojów kelner powinien poruszać się wokół stołu zawsze do przodu. Wynikają z tego dwie bardzo ważne zasady określające właściwe kierunki poruszania się podczas obsługi. Obsługując gościa z prawej strony, należy poruszać się wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w lewo. Obsługując gościa z lewej strony, należy poruszać się wokół stołu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli w prawo. Powyższe zasady stosuje się w przypadku, gdy ustawienie stolika umożliwia swobodne przejście kelnerów. Reguła kolejności obsługi stosowana jest przy obsłudze małej, zamkniętej grupy osób. Wówczas należy zachować następującą hierarchię. Grzeczność wymaga, aby w poszczególnych grupach gości osoby starsze oraz inwalidzi byli obsługiwani w pierwszej kolejności. Również w pierwszej kolejności należy obsłużyć dzieci, aby się nie nudziły. Czynności wykonywane z prawej strony gościa. Podanie karty menu. Podawanie potraw wyporcjowanych. Ustawianie na stole wazy z zupą, półmisków z daniem głównym, salaterek z jarzynami, sosjerek. Dotyczy metody rosyjskiej przy obsłudze pojedynczego gościa. W przypadku obsługi większej liczby gości trudno określić strony podawania. Dla jednego gościa z prawej, a dla drugiego z lewej. Prezentacja butelek z alkoholami. Nalewanie napojów z butelek, karafek, dzbanków do kieliszków, szklanek oraz filiżanek. Zbieranie, uzupełnianie i wykładanie zastawy stołowej znajdującej się po prawej stronie nakrycia. Czynności wykonywane z lewej strony gościa. Prezentacja potraw na półmiskach. Przekładanie potraw z półmisków na talerze gości. Nalewanie zupy z wazy. Podawanie wyporcjowanych napojów. Gość sam pobiera stacy. Ustawianie pojedynczych porcji surówek do dań głównych. Zbieranie, uzupełnianie i wykładanie zastawy stołowej, znajdującej się po lewej stronie nakrycia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.